Zapraszam serdecznie teraz do wypowiedzi nowego senior menadżera Wiesława Janusz. Wiesiu, czas dla Ciebie i też pytanie, czy chcesz ścieżkę profesjonalną czy amatorską? A, mikrofon jeszcze muszę. Tak, jedną i drugą. Dobra. Jak to mówił Kichar Becker, i ciastko zjeść i go mieć. Dobra, to w takim razie jedziemy okay. Po kolei. Dlaczego tak Gotowski zmotywował Cię do podjęcia współpracy z Duo Life? No i powiem Wam, że to było, pamiętam jak dziś ten telefon, kiedy właśnie Gotowicki do mnie zadzwonił i powiedział: usiądź, bo jak Ci coś powiem, to się przewrócisz. No tak, kwestia zmiany firmy, tak? Tak, to była kwestia zmiany firmy, tak, no i w tym momencie faktycznie dobrze, że usiadłem, bo po roku współpracy właśnie z inną firmą dostałem wiadomość, że przechodzimy gdzie indziej. No i od razu się otworzyło. Kurczę, przecież to nie jest moja pierwsza firma, tak? Bo w jednej zacząłem współpracę, bo przecież no zazwyczaj tak jest, że dla nas firmę marketingu sieciowego wybierają najpierw znajomi, dopiero potem drugą, a ewentualnie trzecią już wybieramy sami, tak? I już mając doświadczenie na podstawie innych firm. No i też tak było w moim przypadku. Pierwszą wybrali znajomi, później była druga, która tak fortunnie postanowiła doświadczyć mnie, nie tylko mnie, ale i osoby, które ze mną współpracują, bo firma się sprzedała. No i później była firma właśnie, z którą współpracowałem już z Piotrem, gdzie wybrałem, faktycznie zadzwoniłem, bo poszukałem i tutaj też na to pytanie odpowiem później, dlaczego tak zrobiłem, dlaczego właśnie poszukałem i wybrałem właśnie współpracę z Piotrem, z tą firmą, z której właśnie rok później żeśmy przeszli do współpracy z Duo Life. No i wtedy, jak usłyszałem ten telefon, to faktycznie usiadłem sobie, złapałem się za głowę. Co moi znajomi powiedzą? Gdzie są te pieniądze? Gdzie są te samochody? Kurczę, to już jest... nawet ja straciłem rachubę, ile to już firm, tak? A co dopiero moi znajomi, tak? Jasne, to powiedz mi w takim razie, ile zajęło Ci osiągnięcie tej pozycji i jakie były przełomowe momenty, bo tutaj chyba ważne są te przełomowe momenty. O tak, ile mi zajęło? Przyznam się szczerze, że dzisiaj miałem zaglądać, ile dni mi to zajęło dokładnie, a zajęło mi to 4 lata i 3 miesiące, tak. 4 lata i 3 miesiące, tak. Tak, 4 lata i 3 miesiące. Dokładnie, niecałe 3 miesiące. A te przełomowe momenty? Przełomowy moment to było najpierw umówienie, może inaczej, te pierwsze osoby, które powiedziały tak po tych pierwszych Twoich wizytach właśnie u mnie w Nowej Soli, gdzie najpierw umówiłem 10 osób, przyjechałeś na kawę, wypiłeś ze mną kawę i potem jak nikt nie przyszedł na spotkanie, poklepałeś po ramieniu, powiedziałeś, następnym razem będzie lepiej, tak? A następnym razem nie było lepiej, bo chociaż umówiłem dwa razy więcej osób, to i tak... jedna, więc było lepiej, tak? Tak, no faktycznie, ale całe szczęście... Procent wzrostu tylko, tylko wiesz, ta jedna, która przyszła, dzisiaj mogę już Ci to zdradzić, powiedziała mi: z tym człowiekiem nigdy w życiu nie będę współpracował. No niestety, no, tak bywa. I okazało się, że potem i tak ta osoba za 2 tygodnie z nami współpracowała. Także to też jest dla mnie, to też dla mnie była lekcja, że nie ma takiego słowa jak nie. Nie teraz, nie w tej chwili. Zawsze jest szansa na to, że ta osoba coś widzi, i nie chcę zacząć współpracy tylko dlatego, że czegoś się obawia, ale to takie tylko jej wyobrażenie. Teraz takie szczere pytanie, albo inaczej, szczere pytanie. Pytanie normalne, ale oczekuję szczerej odpowiedzi. Jak to jest, że po 3,5 roku doszedłeś do momentu, że miałeś 39 tysięcy punktów, a pół roku później 130 tysięcy punktów? Co się stało? Bo pamiętasz, patrzyłeś na swój licznik, zrobiłeś menadżera i potem ten menadżer, rok, dwa, trzy i nawet cofka i tak, w pewnym momencie duża katapulta. Co się wydarzyło? Co było przełomem tutaj? Co było tutaj przełomem? No schowanie ego do kieszeni.
Schowanie tego, że się już wie, bo dla mnie takim zachłyśnięciem chyba MLM-em było to, że w ciągu 7 miesięcy zrobiłem menadżera. Tak, odebrałem samochód, zrobiłem sukces, przyszły naprawdę pieniądze i w tym momencie chyba woda sodowa uderzyła do głowy, tak, i zaczęło się odpuszczanie. Zamiast w tym momencie cieszyć się sukcesem i działać jeszcze bardziej, angażować się jeszcze bardziej, to zrobiłem wręcz coś, co zabiło moją organizację. Jakby przestałem działać, a zacząłem już żyć z marketingu sieciowego. Gwiazdorzyć, dokładnie tak. Czyli bardzo Tak, no i tutaj trzeba było, że tak powiem, wrócić do podstaw, uporządkować troszeczkę siebie, tak, i to jest właśnie to, co mówiłeś też właśnie z Sylwią. Musiałem po prostu dorosnąć do tego, żeby móc awansować, żeby pójść dalej. Musiałem się zmienić, po prostu zmienić. W momencie, kiedy się zmieniłem, kiedy przyszły narzędzia, przyszło właściwe działanie, wyniki nawet mnie zaskoczyły. Ostatnio zauważyłem, że sporo osób bezpośrednich zacząłeś sponsorować, czego wcześniej jakby przez długi czas nie było. Jaka metoda dla ciebie najlepiej działa? Jak ty to zacząłeś robić, że było dobrze, potem było długo, długo nic i znowu było, jest dobrze, czyli co się zmieniło? Jaką metodę przybrałeś? Zbuduj człowieka, a człowiek zbuduje ci firmę. Czyli? Zacząłem pracować z ludźmi i zacząłem realizować ich marzenia. Nie swoje własne, a ich marzenia. Zacząłem bardzo mocno angażować się w pracę na dole organizacji z tymi osobami, które właśnie zaczynają. Tu zauważyłem, że jest największa potrzeba i te osoby najbardziej potrzebują wsparcia i właściwego poprowadzenia. Co robić krok po kroku, żeby nabrały doświadczenia, nabrały przekonania, nabrały wiary w to, że faktycznie mogą, że faktycznie mogą, że to jest jedyny biznes, który nie robi żadnych selekcji, nie odbiera szans. Nieważne, kim jesteś, nieważne, skąd przychodzisz, to też często powtarzamy, ważne, dokąd zmierzasz. Ile razy usłyszałeś nie? I co z tym zrobiłeś? To cię powstrzymało? Chyba raczej nie powstrzymało, bo widać, ale jak sobie z tym poradziłeś? No, dla mnie, jak już mówiłem, nie ma takiego czegoś jak nie. Nie teraz, nie w tym momencie, za chwilę. Wiedzą to te osoby, które zaczęły współpracę ze mną nawet po 2 latach. Tak? Po 2 latach to, o czym mówiłeś, że właśnie zacząłem sponsorować, zaczęły dochodzić nowe osoby, to te, które się przekonały, że faktycznie podjąłem decyzję i że robię to, nieważne co się będzie działo, nieważne co się wydarzy, ja to dalej robię. Czyli jestem wytrwały im, że wytrwałeś. Że to tak, że jest to poważne, tak, że to jest to, tak, że tak. To nie jest chwilowe jakaś tam zachcianka, tylko że to jest to, co można robić do końca życia. I teraz już te osoby, które mnie znają, wiedzą, że dla mnie to już jest sposób na życie, po prostu sposób na życie. Ale wiesz co, że tutaj masz rację, że tak skomentuję to. Wiele ludzi jak później mówią, że przyglądały się i zobaczyły, że to jeszcze ciągle trwa, że przekonały się, że to jest na poważnie i postanowiły się, czyli widziały, ale potrzebowały dowodu, że to jest poważne. I teraz twoje trwanie przy nich spowodowało, że oni się dołączyli do ciebie. Gdybyś odpuścił, dołączyliby się być może do kogoś innego. Zapewne do tych, o których często mówiłem. Tak, dokładnie. Tak, no, zawsze ktoś do kogoś się dołącza, najczęściej przegrywają ci, którzy zrobili dobrą robotę, ale nie skosili, nie zebrali żniw. A powiedz mi, co byś poradził takiej osobie, która dopiero zaczyna? Taką jedną taką radę byś dał. Wejść w rolę ucznia i dać się przewodzić jak ten, który mimo, że był ślepcem, niewidomym, wszedł na Mount Everest. Okej, okay, a jak... Każda... Tak? A przed jakim błędem byś go przestrzegł? Czyli na przykład co popełniłeś, jaki błąd popełniłeś, który mówisz, słuchaj, ja tak miałem i to jest coś, czego powinien się przestrzegać. Jest jakiś taki błąd? No,
Chociaż mówiłeś już o tym, Tak. no nie? Że gwiazdorzenie, Tak. za szybko przeszedłeś w rolę gwiazdora, ale coś jeszcze od początkującego, no bo wiesz, byłeś już menadżerem, więc to jest nie Mogłem strata od gwiazdorzyć. początku. Tak, jest. No właśnie to, żeby nie próbować samemu nowych rozwiązań na początku. Na te własne rozwiązania przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Na początku warto zaufać. Skoro już zaczynamy, inwestujemy pieniądze, to podejdźmy do tego, że pieniądze to nie jest zabawka. Pieniądze to nie zabawka. Jeżeli inwestujemy pieniądze, to traktujmy to poważnie i wejdźmy w rolę ucznia i słuchajmy tych, którzy robią to profesjonalnie, tych, którzy odnoszą sukcesy. Zresztą to twoje takie powiedzenie, które często powtarzasz. Nie trening czyni mistrza, tylko mistrzowski trening czyni mistrza. Teraz wiele błędów popełniłem dlatego, że próbowałem sam wynaleźć koło na nowo. Spróbować po swojemu, tak, po swojemu. No, ja wiem lepiej, tak, ja to przetestuję. No i wszystkie te testy, większość z nich niestety dostałem bolesną nauczkę. Okej, okay, dobra, a teraz powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy stosujesz jakiś system pracy? Ba, no właśnie ten system dał mi niesamowitego kopa, tak? Niesamowitego kopa, bo no powiem to, BHS dla mnie jest narzędziem, bez którego dzisiaj nie wyobrażam sobie pracy. Nie wyobrażam sobie pracy, bo nie należę do tych, którzy lubią mnóstwo czasu angażować w pracę. Ciężką pracę. Lubię mądrą pracę. A jeżeli tą pracę mogą za nas wykonać narzędzia, to wykorzystuję to na maksa. Narzędzia nie płaczą, nie narzekają, nie ubolewają. Nigdy nie usłyszałem od BHS-a, że za mocno go wykorzystuję. No tak, zgadza się. Nie będę się Cię pytał w tej chwili o zarobki, bo nie wypada, natomiast generalnie senior manager to są zarobki około 9 tysięcy, mniej więcej wahają się od między chyba 7 a 10 tysięcy, ale są tu przywileje takie jak wycieczka, samochód. Jakim samochodem teraz jeździsz? W tej chwili jeżdżę BMW, jest to już czwarty na szczęście samochód. Na szczęście nie mój samochód, tak, bo to jest swój, wymieniać tak często wiązałoby się to z kosztami utraty wartości, opony, serwis, przeglądy, tak, ojejku, nawet w leasingu wiem, ile to kosztuje posiadanie własnego samochodu. Natomiast wymieniać cztery samochody co roku, powiem wam, że jest to dla mnie chyba najwspanialszy okres w moim życiu, bo pierwszy raz jeżdżę od 4 lat nowym samochodem. No tak, to jest na pewno duża oszczędność. A powiedz mi jeszcze, masz zaplanowaną rangę dyrektora? Tak, wiosna. I tu już nie odpuszczę teraz. Tak? Mam już doświadczenie z wejścia na pozycję menadżera, gdzie wtedy zacząłem odpuszczać, tak? I teraz już drugi raz tego błędu nie popełnię. A więc wiosna 2021, dyrektor. Tak. Tak, i to 1 marca 2021? Tak, 1 marca 2021. Dobra, Wiesiu, trzymam Cię za słowo. Życzę Ci sukcesów, chociaż z drugiej strony wiem, że to nie jest pobożne życzenie, tylko ten sukces sobie wypracujesz, wydeptasz, rękami wyrwiesz, bo już udowodniłeś, że jesteś człowiekiem długodystansowym i wiem, że na takiego partnera można liczyć. Także cieszę się ze współpracy i trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję ślicznie i życzę Wam wszystkim też sukcesów. Dzięki.